Każda Eucharystia to dziękczynienie. Dziś szczególną okazją ku temu są rolniczy trud i Boża łaskawość, które łączą się, przynosząc mieszkańcom powiatu liczne plony ziemi. Głównym celebransem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Dziemianko, ordynariusz diecezji pińskiej. Eucharystia będzie odprawiona w intencji rolników powiatu bialskiego, mieszkańców powiatu, w tym gminy Sosnówka. Nad przebiegiem liturgicznym Eucharystii czuwa parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Motwicy z księdzem proboszczem Markiem Kujdą na czele. Podczas Eucharystii posługę muzyczną pełnić będzie schola pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Motwicy, organista Andrzej Oniśk oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Umazach. Godni kapłani, w imieniu organizatorów proszę o odprawienie mszy świętej w intencji rolników. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Wielebny księże dziekanie, księże proboszczu tej parafii, szanowny panie starosto, szanowny panie wójt tej gminy, a także wszyscy wójtowie, ci, którzy przybyli na to święto dziękczynienie, drodzy przedstawiciele różnych grup, szanowny panie konsulu z Brześcia z małżonką, ci, którzy tutaj przywieźli mnie tu na to święto, przedstawiciele służb mundurowych, i nauczyciele, lekarze służby medycznej, ale przede wszystkim drodzy rolnicy. Bardzo cieszę się, że dzisiaj w to święto dziękczynienie mogę być razem z wami tu na Podlasiu i mogę razem z wami się modlić. Ja, który przybył, wasz sąsiad, który przybył tuż ze wschodniej granicy z Polesia. I serdeczne pozdrowienie przekazuję od rolników, od wiernych naszej pińskiej diecezji. Diecezji bardzo rozległej, od Brześcia do Homla ponad 600 kilometrów. A tutaj diecezja od granicy i tam na granicy ze wschodem prawie 1000 kilometrów. Ale jesteśmy wszyscy dzisiaj tu zgromadzeni wy i w różnych miejscach tam u nas też gromadzą się wierni, aby podziękować za tegoroczne plony. Dlatego tak jak pan wójt gminy dzisiaj prosił, tę mszę świętą sprawuje w intencji wszystkich rolników. Oni są bohaterowie. Ale rolnicy to są taka ogólna nazwa, bo też tak samo w czasach dzisiejszych na rolników, żeby oni zebrali dobre plony, to duże, o wiele więcej ludzi pracuje. I dlatego tą pamięcią modlitewną obejmuję wszystkich tych, którzy rolników w ich nielekkiej pracy wspomagają, aby dla wszystkich nas był chleb.
z tymi myślami przystępujemy do celebracji Eucharystii. Wszystkie wasze intencje, podziękowanie Bogu, przeproszenie, uwielbienie, wszystko składamy na ten ołtarz pański i prosimy, aby dobry Bóg przyjął nasze modlitwy. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łknąca wody. Wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Panie w Chrystusie Panu, siostry i bracia, zgromadzeni tak licznie dzisiaj na święcie dziękczynienia. Dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. Dziękujemy Bogu za to, że On jest taki dobry, że dał nam dobre plony i dzisiaj patrzymy na rolników jako głównych bohaterów dzisiejszego święta. I oni dzisiaj w pokorze przynoszą te wieńce dożynkowe, aby Bogu powiedzieć: Panie Boże, dziękuję, że dałeś nam te plony. Dziękuję, że ziemia takie dobre urodzaje w tym roku dała. Wystarczy dla nas, ale też tak samo, aby podzielić się z innymi. Moi drodzy, i to jest taka cecha ludzka i chrześcijańska – dziękować. Wiemy to już ze Starego Testamentu. W ciągu roku Żydzi dwa razy mieli święto podziękowanie. Pierwszy raz, kiedy zebrali pszenicę, urządzali święto podziękowanie Bogu za plony. A drugi raz, kiedy zebrali winogrona, też dziękowali Bogu i w ten sposób tradycja jakby się utrwaliła. Chrześcijanie to też przyjęli. I moi drodzy, to znane u was i też tak samo u nas, tam na Polesiu, na Białorusi. Pamiętam, tata opowiadał w innym, prawda, okresie, dziadek, po tym jak zebrali już jesienią wszystko z pól, zbierała się taka pielgrzymka dziękczynna do Ostrej Bramy.
szli mężczyźni niewiasty 220 kilometrów przez Iwieniec, Wolożyn, Oszmiany, Olszany, Bohdanów, Miedniki i dochodzili do Wilna. Ale to była trochę taka inna była pielgrzymka rolników. Teraz są pielgrzymki, idą z tylu samochody, też przygotowane jest jedzenie, posiłki, wszystko organizatorzy rozplanowali. A wtedy to było tak, w koszyczku rolnik niósł wszystko to, co jemu potrzeba było na te 6-8 dni i musiał zjeść tylko to, co niesie w swoim ręku. Jeżeli był trochę lapczywy i zjadł i nie starczyło na wszystko, mógł odkupić u sąsiada, ale w żadnym wypadku w ławce czy gdzieś na postoju. Więc takie były właśnie dawniej rodzaje pielgrzymek. W dzieciństwie i w młodości już tych pielgrzymek nie zaznałem, ale też tak samo nie było święta takiego dziękczynienia, bo był ateizm. Nie było właśnie takich dożynek, ale jak u was teraz pięknie, u nas tam też tak samo, to już się odradzają, więc z różnego rodzaju przedsiębiorstwa, powiaty i nawet województwa organizują takie dożynki i organizują na sposób świecki, ale też tak samo w wielu wypadkach zaczynają już też tak samo prosić o modlitwę osoby duchownej. Moi drodzy, dzisiaj dziękujemy Bogu za tegoroczne plony i możemy powiedzieć, że to jest takie święto, święto miłości, święta dziękczynienia, święta solidarności i też tak samo nadziei. Dlaczego to nazwiemy właśnie to święto miłości? Dlatego, że patrzymy na rolnika, jak on z miłością uprawia ziemię. Nie każdy ma tyle w sobie zapalu, żeby tyle czasu, sił, środków oddać ziemi. Musi być człowiek, jak to się mówi, z powołania. Jak do służby w kościele, jak do służby w społeczeństwie, tak i rolnik z powołania musi kochać tą ziemię. Moi drodzy, święto nadziei. Zobaczcie, ile trudu, pracy on wkłada w to. Nie od razu widać owoc jego pracy, ale to przechodzą dnie, tygodnie, miesiące i nawet rok czasu, aż ta praca jego wyda odpowiedni owoc. Musi mieć nadzieję. Nadzieję, że jednak będzie dobry tegoroczny plon, a jednocześnie ufność w Pana Boga. Bo na darmo człowiek pracuje, jeżeli nie ma Bożego błogosławieństwa. I wiemy niejednocześnie, że są kataklizmy. Zdawałoby się, wszystko jest obliczone, a urodzaju nie ma. Dlaczego? Tam jest powódź, tam grad, tam za dużo było słońca, albo za bardzo zimno było. Przybywam tam z regionu poleskiego i tam więc często odbywają się powodzie. I właśnie rolnicy, szczególnie wcześniej, kiedy nie było melioracji, więc często mieli tą klęskę. A zresztą mieszkańcy Polesia nazywają się Poleszucy. Poleszuk. Wiecie, co to znaczy? Poleszuk. To oznacza ten, który szuka pola. Bo tutaj u was taki pogórkowaty teren, a u nas tam od Brześcia i do Homla to równe jak stół, 600 kilometrów. Trochę tam na południu Pruszany, Baranowicze, to jeszcze taki pogórkowaty teren. A to wszystko jest równe, bo dawniej było morze.
i są duże rzeki. Na wschodzie Sosz, Dniepr, Prypeć, Horyń, Styr. I opowiadają, wiosną to wszystko rozlewała się woda i całe dziesiątki kilometry była woda. Ale dlaczego Poleszuk? Na Polesiu było dużo dzieci, rodziło się. Jak było dwoje, troje dzieci, to mówili, że to biedna rodzina. 8, 10, 12 dzieci. Teraz od was na cały świat wyjeżdżają. Tak samo i u nas, prawda, nie trudno dostać paszporty. Tutaj pan konsul jest i wie, więc też tak samo świat jest w ruchu i u was, i u nas. A dawniej to wszystko przy tatu było. Dzieci urośli, wszystko przy tatu. Przy tatu budowali domy, jeden przy drugim. Tato budował i wszyscy pracowali, żyli razem. Bo to Polesie bagna też swoje dawali. Teraz mają lodówki, a dawniej nie trzeba było. Siatkę tylko zarzucił bagno i na jutro miał świeże ryby. Nie trzeba było i lodówki. Więc też tak samo dziczyzna była bardzo duża, ale niebezpieczeństwo było to, że wiosna przychodziła i wszystko zatapiało. Teraz byliśmy w Dawidgródku, miasteczko 7 tysięcy i starsza pani przychodzi w 72 roku, proszę księdza biskupa, całe miasteczko było zatopione, a w kościele prawie po okna było wody, tyle było wody. I dlaczego ten Poleszuk? Bo tata na wiosnę patrzył, gdzie są te wysepki, żeby dla kolejnego dziecka tam na wysepce zbudować dom. Bo jeżeli troszkę niżej zbudował, to zatopiło i był problem. A ludzie się śmiali później. Więc dlatego właśnie ten, który szuka pole. Moi drodzy, to jest pewnego rodzaju właśnie też tak samo kataklizm, klęska, kiedy człowiek posiał, ale zebrać nie może. I to jest święta nadzieja, że Bóg jest miłosierny, jednak w tym roku też nas nie zostawi bez pomocy z góry. Moi drodzy, a dlaczego to jest też tak samo i święta Solidarności? Moi drodzy, bo dawniej to jeszcze rolnik był zdany sam na siebie. Sochą drewnianą albo plugiem ciął to pole, sam jeden, samotnie. Teraz ogromne ciągniki i u was, i u nas są, i nie trzeba tego, ale na pracę rolnika składa się też tak samo dużo ludzi, którzy jemu pomagają, aby ten ciągnik był, aby uprawa roli była odpowiednia i żeby tegoroczny plon był dobry. Wiele ludzi pracuje, ale jeszcze też tak samo, jeżeli jest dobry plon, to jeszcze trzeba napracować następnej grupie, żeby odpowiednio to rozdzielić między tymi, którzy potrzebują produktu, potrzebują właśnie owocu pracy rolnika. I moi drodzy, tutaj też wchodzą właśnie w rachubę ograniczenia człowieka. Popatrzmy, czytając Biblię, pierwsi nasi rodzice też już składali Bogu podziękowanie. Ich dzieci, Kain i Abel, też dziękowali Bogu, ale już między nawet braćmi powstała zazdrość. Jednego Bóg ofiarę przyjął, a drugiego nie przyjął. I pojawiła się agresja, zazdrość. Tak samo, moi drodzy, i między ludźmi pojawia się też tak samo konkurencja na różnym szczeblu, też tak samo i w tej dziedzinie. I dlatego właśnie dziękujemy Bogu za to, że ludzka solidarność może przezwyciężyć tą ludzką malostkowość,
że nie widzi się w drugim człowieku konkurenta, którego należy się niszczyć, ale widzi się współbrata i nawiązuje się z nim takie partnerskie stosunki. Dlaczego? Dlatego, żeby był chleb, dlatego, żeby inne grupy społeczne też tak samo mieli na stole chleb rolnika. Moi drodzy, w ostatnich czasach Ojciec Święty Franciszek w szczególny sposób promuje święto stworzenia. Zwraca uwagę, na początku września obchodzi się ten dzień i zwraca uwagę, że odpowiedni stosunek należy się mieć do ziemi, do rodzicielki. Dlaczego? Dlatego, że technologie tak daleko postępują, a człowiek w swojej nieodpowiedzialności może ziemi za dużo wziąć, może ją tak wyjalowić, że ona od tych chemikaliów może być niebezpieczna, trująca dla człowieka. I właśnie dzisiaj Bogu dziękujemy za to, za tych rolników i za tych wszystkich, którzy w zespole z nimi pracują, że do tej ziemi odpowiedzialnie podchodzą, że nie tylko ziemi korzystać będzie to pokolenie, ale też tak samo zostawimy i dla następnego pokolenia. Moi drodzy, dzisiejsza uroczystość też tak jest świętem właśnie dziękczynienia i ona w jakiś też rolnik, który pracuje, on przecież, który pracuje na roli i daje nam ten chleb, on sam jego wszystkie nie spożyje, ale też tak samo daje innym grupom i przychodzi i korzysta z tego też dziecko małe, dorastający człowiek, chory człowiek, inteligent, ludzie służby mundurowej. Wszyscy korzystamy z owoców pracy rolnika. I on wie o tym, że tylko nie dla siebie. I tutaj ważne podkreślić taki chrześcijański wymiar pracy rolnika. Nie tylko dla siebie, nie tylko ego, nie tylko ja ważny, ale też tak samo ważny jest drugi człowiek. I rolnik nas tego uczy. Wielkodusznie tym chlebem, bochenem chlebem dzieli się z całym społeczeństwem. I dzisiaj jemu za to mówimy dziękuję. I uczy się on tego od Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus nie był egoistą, ale altruistą. Właśnie on za nasze grzechy na krzyżu umarł. Za kogo? Czy za wszystkich nas świętych? Nie, za grzeszników, nawet za Lotra. I też tak samo rolnik, który daje ten chleb, nie patrzy, czy ty zasłużył, czy nie zasłużył, ale wielkodusznie daje ten chleb i my patrzymy z podziwem i z podziękowaniem dla tego rolnika, że serce jego jest tak otwarte i dobre na tą społeczność. Jest pewne żydowskie opowiadanie, mówi o tym, że podczas potopu, kiedy Bóg zarządził, aby Noe żoną z dziećmi i po parę zwierząt, plazów, schował się do arki, jak Noe usłyszał, że będzie potop i usłyszał propozycję od Pana Boga, żeby on był uratowany, to szybciutko wziął żonę, dzieci swoje wziął po parę zwierząt i schował się do arki i czekał, co to będzie. Ale kiedy potop się skończył i wypuścił gołębia, po jakimś czasie gołąb przyniósł w dziobie z liście z oliwki i wtedy on zrozumiał, że już
potop już skończył się i kiedy wyszedł z arki i zobaczył, jakie spustoszenie ten potop przyniósł. Zobaczył rozpadające się trupy zwierząt i też tak samo ludzi, plazów, ptaków. Woń niesamowita, ziemia spustoszona. I wtedy ogarnął jego żal i pretensje do Pana Boga. I mówił, że Panie Boże, dlaczego Ty taki niemiłosierny? Dlaczego Ty tak ukarałeś ludzkość? Czy nie mogłeś Ty powstrzymać te swoje kary? A wiecie, Pan Bóg jemu na to powiedział, co? Noe, a gdzie Ty byłeś przed tym swoją prośbą? Przed potopem. Jak ja powiedziałam, że będę karał potopem i schowaj się do arki, co Ty zrobiłeś? Od razu pobiegłeś i schowałeś się tam. A czemu wtedy nie poprosiłeś? Moi drodzy, tak nieraz jest u człowieka. Myśli o sobie, a rolnik o sobie nie myśli, ale też tak samo o innym. Ale moi drodzy, dzisiaj na święto dziękczynienie przychodzimy, bo przychodzimy, żeby Bogu powiedzieć dziękuję. Bogu powiedzieć dziękuję, Panie Boże, bo wszystko ostatecznie od Ciebie. Bo jak tam u nas może zaleć wodą wszystko zasiewy, tak samo i u Was inne kataklizmy mogą przyjść. I właśnie my, kierując się wiarą, Bogu dziękujemy za tegoroczne plony. Kiedyś Pan Bóg posłał na ziemię dwóch aniołów z pewnym poleceniem, żeby oni po otrzymaniu polecenia wracali do Pana Boga. Jeden anioł ciągle się trudził, szybko z ziemi do nieba fruwał i nie nadążał, nie zdążał przyjść i znowu trzeba było lecieć. A drugi rzadko tylko wszedł do nieba i później wracał. I na ziemi siedział i nudził się. A później spotkali się aniołowie i jeden drugiego zapytał się mu, a czego ty taki jak utrapiony, to ciągle tak do góry, do dołu, do góry, do dołu, do góry, do dołu. Mówi, a z jakim poleceniem cię Pan Bóg tutaj na ziemię przysłał? A z jakim ciebie? Inny zapytał. Słuchaj, jeden anioł mówił, że wysłał mnie z poleceniem, żeby prośby ludzkie zanosić do Pana Boga. I wiesz, ja nie nadążam. Bo to młody chłopiec przychodzi, prosi, żeby odpowiednio narzeczone wyprosić, żeby Pan Bóg jemu dał. Dziewczyna, żeby odpowiedniego chłopca. Dzieci idą do szkoły, żeby byli mądre, żeby dobrze się uczyli. Człowiek zachorował, prosi, żeby wyzdrowić. Bezrobotny też tak samo zanosi do mnie modlitwy, że prosi, żeby do Pana Boga zanosił prośby. Tyle tych jest próśb, ja nie nadążam. A czego ty ciągle siedzisz, nikt do ciebie się nie zwraca, wiesz? A mi Pan Bóg powiedział, że dał takie polecenie, że ludzie, jak będą dziękować Panu Bogu, to ja te dziękczynienia mam zanieść do tronu Bożego. I wiesz, powiem ci, bardzo rzadko, mówi, ludzie się zwracają z dziękczynieniem. Ciągle prośby. Daj. Moi drodzy, i dzisiaj wy zebrali się tutaj, aby powiedzieć Bogu, Panie Boże, dziękuję. Dziękuję za to, że mamy takich dobrych rolników pracowitych i tych, którzy ich wspierają, pomagają. Dziękuję za deszcz i za słońce. Dziękuję za to ziemię, na której którą możemy uprawiać i zbierać dobre plony. Dużo razy możemy powiedzieć dziękuję. Moi drodzy, i dzisiaj też tak samo w to święto dziękczynienie patronuje nam Matka Najświętsza. Po różnemu ją nazywamy. Matko Boża Gromniczna, bo wtedy pszczelarze składają swój dar z owoc pszczeliego roju. Matka Boża Majowa, bo wtedy kwiaty przynosimy. Matka Boża Jagodna, bo wtedy do lasu idziemy, aby zbierać jagody. Matko Boża Zielna, bo przynosimy kwiaty.
Matka Boża Siewna. I wpatrujemy się w Maryję, więc ten wzór służby altruistycznej, wpatrujemy się w nią i prosimy, żeby ona nas prowadziła. I na zakończenie, moi drodzy, chcę przytoczyć słowa Marii Konopnickiej, która tam między Brześciem a Pińskiem w swoim czasie żyła, pracowała i patrząc biedę tamtego ludu, jednak wielką ufność do Matki Najświętszej w usta Maryi włożyła taką pieśń nadziei. Matka Boża, zwracając się do swoich dzieci, mówi: nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym od Ciebie nie odjęła lica, ja po dawnemu moc Twoja i siła Bogu Rodzica. Amen. Módlmy się za pasterzy Kościoła, a szczególnie obecnego wśród nas księdza biskupa Antoniego, aby skutecznie zasiewali ziarno Słowa Bożego w sercach ludzi każdego języka i narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, za wszystkich Polaków w kraju i na emigracji, aby zachowali w swym życiu wiarę opartą na polskiej tradycji religijnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za mieszkańców naszego bialskiego powiatu, za pracujących na roli, w sadach i ogrodach, aby mogli cieszyć się owocami wykonywanej w trudzie pracy. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze władze powiatowe, gminne, wszystkich szczebli, aby głównym impulsem ich działania była troska o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby Boża opatrzność chroniła nasze pola, gospodarstwa od wszelkich nieszczęść, kataklizmów i nawałnic, aby w naszych domach panował zawsze duch zgody i zrozumienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na 19 dożynkach powiatowych tu w Sosnówce, abyśmy umieli być wdzięczni za ziemski chleb powszedni i zawsze pragnęli pokarmu, który zstąpił z nieba. Ciebie prosimy. Przyjmij tę modlitwę od nas, którzy stoimy na ziemi uświęconej potem i pracą rolników. My, którzy dzisiaj dziękujemy za tegoroczne plony, wysłuchaj nasze modlitwy, błogosław rolnikom i wszystkim nam. Przez Chrystusa, Pana naszego, która otwiera liturgię eucharystyczną. Każdy z nas jest w niej zaproszony, by na ołtarzu Bogu złożyć dar serca, by Bóg go swą łaską uświęcił i pobłogosławił. Natomiast przez środek naszego zgromadzenia idą nasi przedstawiciele, by złożyć konkretne dary, symbole ludzkiego trudu i Bożej łaskawości. Pierwsza para do darów to pani Jolanta Sankowska z Dębowa oraz pan Dariusz Osypiuk z Szczeputki, starostowie dożynek. Składają chleb upieczony ze zbiorów zbóż jako trud pracy rolnika i symbol dostatku, którym należą się dzielić jak na znak niesienia sobie pomocy i braterstwa. Druga para to Edyta Sokołowska, radna sołectwa Dębów, i Marek Sankowski, mąż starościny dożynek, oboje z Dębowa. Składają tradycyjny staropolski sękacz oraz owoce zebrane z polskich sadów i ogrodów. Trzecia para to Lilla Winniczuk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sosnówka, oraz Andrzej Szepiło, oboje z Rozwadówki. Składają w darach miód z własnej pasieki oraz wędliny samodzielnie wytworzone. Czwarta para to Marlena i Mateusz Łobacz, sołtys sołectwa Sosnówka. Składają konfitury i nalewki wykonane z owoców z domowych ogrodów i przydomowych sadów. Piąta para to Agnieszka Osypiuk i Marcin Tkaczuk, radny gminy Sosnówka, oboje Szczeputki. Składają dary chleba i wina, które przez tą eucharystyczną ofiarę Chrystusa staną się Jego ciałem i krwią. Czcigodny ekscelencjo księże biskupie, dostojni kapłani, którzy dzisiaj sprawowaliście tą
mszę świętą w intencji naszych kochanych rolników. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za te piękne i ciepłe słowa. Ekscelencjo, bardzo się cieszę, że po raz drugi przyjąłeś nasze zaproszenie, że i w tym roku jesteś z nami i z naszymi rolnikami. Niech z takim drobnym symbolem naszej wdzięczności będzie ta statuetka, którą Ekscelencjo przekaże na twoje ręce, a wójt przekaże na ręce księdza proboszcza. Niech to będzie taki drobny element naszego wielkiego szacunku i wdzięczności. I Ekscelencjo, po powrocie do Pińska bardzo proszę, żebyś w imieniu wszystkich rolników i mieszkańców powiatu bialskiego przekazał serdeczne pozdrowienia wszystkim rolnikom z diecezji pińskiej. Wielkie, wielkie Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, Ekscelencjo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo miło. Ale patrzę, tu znajoma buzia, tak, i w tym roku jest, to się poznałem. Dziękuję bardzo. Dla księdza, niestety. Thank you.